to nie będzie pochwalony Chrystus. I dzięki wykupami. W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła 72 uczniów. Tak naprawdę posyła każdego z nas. Nas we dwóch wysłał tutaj w góry, żeby mówić wam, że można się wszędzie modlić. I tak jak nas dwóch wysłał, żebyśmy mogli się modlić, przysłał do nas też księdza misjonarza z Kamerunu, który opowie wam o swojej misji. Tak, myślę, że żadne z tych spotkań nie jest przypadkowe i również to nasze jest opatrznościowe. Ja nazywam się ksiądz Paweł Rawski, jestem Marianinem. Zanim pojechałem na misję do Kamerunu, do Afryki, pracowałem jako ksiądz w Polsce przez 7 lat. Tutaj w górach często przyjeżdżałem na wakacje, na urlop. Tu się dużo modliłem, chodząc sam po górach. A teraz modlę się i uczę modlitwy moich wiernych w Afryce, w Kamerunie. Taką uprzywilejowaną i najpiękniejszą formą modlitwy jest oczywiście Eucharystia. Gdy byłem proboszczem w parafii w Atoku, to jest parafia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, bardzo rozległa, gdyż jej promień wynosi około 40 km. Jest 25 wiosek, wiele więc takich kaplic prowizorycznych, miejsc kultów. Tam docierałem regularnie, zawsze miałem przynajmniej dwie msze święte w niedzielę i w tygodniu też jeździłem, aby się modlić z wiernymi i aby ich prowadzić do Chrystusa, ponieważ celem ewangelizacji jest prowadzenie do Chrystusa, do spotkania z Nim, a modlitwa jest spotkaniem z Jezusem. Muszę powiedzieć, jak byłem często wzruszony, kiedy jechałem do buszu samochodem terenowym, gdyż drogi są takie wyboiste, błotniste, dużo, dużo dołków i widziałem, jak ludzie szli takimi procesjami, tymi drogami leśnymi z odległych miejsc, ze swoich chatek, ponieważ kaplice zawsze były w takim miejscu centralnym wioski, a ludzie mieszkali w różnej odległości od tych kapliczek. I szli oni na pieszo oczywiście, w takich klapkach prostych. I nie dość, że szli kilka tygodni, to jeszcze nieśli coś w darach ofiarnych. Tam ofiary materialne, pieniężne nie są wysokie, są symboliczne, ale niech na dzieci jakieś takie reżimy bananów czy wiaderka na głowie pełne orzeszków. I potem wszyscy się spotykaliśmy w takiej kapliczce, w takim miejscu kultu, aby się modlić. No często to było z jakimś opóźnieniem, ale kiedy już zaczynaliśmy modlitwę, to ludzie się tam nie spieszą. Trzeba to powiedzieć, tam się nie spieszą. Tam nikt na zegarek nie patrzy. Msza trwa półtorej godziny, dwie godziny, dwie i pół, trzy, w zależności od uroczystości, od okoliczności, czy jakiś ślub, czy jakieś święto. A więc nikt nie patrzy na zegarek. To jest niesamowite. Jak przychodzą, czasami spóźnienie, ale potem już czas jakby staje w miejscu. Tak. Oczywiście nie przedłużamy sztucznie, ale ta długość modlitwy wypływa z ich pragnienia. Ja mógłbym już odprawić w krótszym czasie, gdybym oczywiście ich stopował i troszeczkę poganiał, ale tego nie czynię, ponieważ oni mają potrzebę się wyśpiewać, wytańczyć, wyklaskać, więc kirie może trwać i 5 minut, i gloria może trwać 10 minut. Tam nic się nie spieszy, tam ludzie mają czas. Więc msza święta jest taką formą najpiękniejszą i najważniejszą modlitwy, ale nie ma księdza, ponieważ no wiadomo, my tam byliśmy we trzech w tej parafii, ale obsłużyć 25 wiosek nie jest tak łatwo dojechać regularnie. Więc kiedy ksiądz nie mógł przyjechać na taką wioskę, ludzie się sami gromadzą. Nie ma, że księdza nie ma mszy świętej. Przychodzą sami do tej kapliczki w lesie, w swojej wiosce i tam mają taką celebrację, liturgię słowa. Jest katechista taki odpowiedzialny, więc mają to jak mszę, tylko bez mszy świętej. Nie ma komunii świętej, nie ma mszy eucharystycznej, ale czytają Pismo Święte, jest rozważanie tego słowa, modlitwa i rozchodzą się. Ja byłem zdumiony, jak ludzie idą nieraz po błocie, w tych klapkach, ładnie ubrani, bo tam dbają o to, żeby być ładnie ubrani na mszę świętą. Nieraz wychodzą z tych swoich glinianek, takich domków ulepionych z błota i z gałęzi, w śnieżnej bieli. To zadziwia, skąd ta śnieżna biel? A my ją oczywiście nie w jakichś tam proszkach specjalnych, ale w szarym mydle i w wodzie w rzece gdzieś. I ładnie przychodzą ubrani na mszę świętą. Tam, gdzie mieszkałem przez 4 lata w parafii, w kościele centralnym, msza była codziennie o 6:30. I nieraz mi się zdarzało, że słyszałem, jak deszcz zaczynał taki ulewny, naprawdę padać gdzieś koło godziny
5.30, 5.45, więc tuż przed biciem dzwonów. Wtedy się zastanawiałem, no przyjdzie też, czy nie przyjdzie na tą mszę świętą. Mówię, no taki deszcz pada. Ja mówię, więc mówię, gdybym wiedział, że nikt nie przyjdzie, to bym sam może troszeczkę później sobie tą mszę odprawił i dłużej pospał oczywiście. No ale mówię, no pójdę, jak nikt nie przyjdzie, czyli to sam odprawię. Wychodzę i patrzę, że ludzie już pod ścianą kościoła czekają. Pod okapem, już na otwarcie kościoła, buty zdejmują przed wejściem, żeby nie nabłocić w środku w kościele, tam jest wybetonowana posadzka i modlą się. I codziennie zawsze w tej wiosce były osoby starsze, młodzi, ludzie w średnim wieku i dzieci. Przychodzą regularnie na mszę świętą. Taką piękną formą modlitwy jest też procesja. Która jest obrazem naszego życia. Jesteśmy w ciągu jej procesji, idziemy w kierunku Pana. I tam organizują takie piesze pielgrzymki młodzieży do sanktuarium Matki Bożej. Z naszej parafii idziemy 4 dni, w sumie 100 km po takich polnych drogach pełnych kamieni albo błota po deszczu. I ci młodzi ludzie idą. Nie, bo był trekkingowym oczywiście, ale takich klapkach, takie piance, japonkach, czy konfiązkach, tak? Idą i modlą się z wiarą, śpiewają, radośni, nie mają jakichś wielkich omień. Tak mnie bardzo poruszył jeden obraz, gdy szedłem tak na czele tej procesji, tej pielgrzymki, ponieważ ludzie z okolicznych wiosek, domów, gdy słyszą nas, nadchodzących, wychodzą i dosłownie klękają na brzegu drogi, czekając na błogosławieństwo. Pokornie starce, dzieci, młodzież, kto tam mieszka, wychodzą, klękają, wynoszą nam banany, orzeszki, wodę pitną, ananasy, żebyśmy się posilili. To jest wzruszające. I widziałem, jak pewien młody chłopak niósł oczywiście krzyż na początku. Na prostu widzi krzyż, chorągiew i on niósł ten krzyż na początku. Ja spojrzałem, a ten jeden klapek był zdarty aż do podeszwy. Czyli miał na podeszwie klapek, a piętą szedł po gołej ziemi i szedł. I niósł krzyż. Ja nie mówię, że buta nie mam. Nieważne. Idę w procesji, modlę się, niosę krzyż Chrystusa i wszyscy chcieli ten krzyż nieść, mimo że chociaż było ciężej, ale chcieli krzyż nieść i w ten sposób pielgrzymować jakąś intencją swoją w sercu. Mamy też takie procesje, mamy figurkę Matki Bożej Fatimskiej i jeszcze od maja do października, 13 dnia miesiąca, na różne wioski jest msza święta. Potem z tą figurką wychodzimy z tych takich kaplic, takich prostych, glinianych, idziemy na tą wioskę, śpiewamy, modlimy się na różańcu. Jest to taka też ewangelizacja innych, którzy nie są wierzący, albo tacy troszeczkę od kościoła oddaleni. Oddaleni. Tak. Więc to są różne formy modlitwy. Rzeczywiście widzę, jak ludzie mają takie pragnienie modlitwy. Jest też, ponieważ to jest parafia Bożego Miłosierdzia, a więc na święto Bożego Miłosierdzia po Wielkanocy są organizowane pielgrzymki z trzech różnych stron naszej diecezji. Idą ludzie, idą dzieci, idzie młodzież, idą starsi. 2-3 dni dochodzą do kościoła i tam uczestniczą w święcie Bożego Miłosierdzia. Tam jest też zdumiewające, jak ludzie przed się modlą, bo oni lubią taką modlitwę żywiołową. Tam nie ma organu, tam są takie balafony, takie jak u nas duże takie cymbałki, takie drewniane deseczki. U dołu są takie naczynia gliniane, to daje efekt takiego dźwięku. Oni w to uderzają i ładne melodie wygrywają. Są bębenki oczywiście, grzechotki, no co tam mają. I lubią taką mszę, taką modlitwę żywiołową, ale też umieją się modlić w skupieniu. Gdy jest adoracja, to potrafią się wyciszyć, śpiewać troszeczkę ciszej, tak medytacyjnie. I też nie ma pośpiechu. Godzina, półtorej siedzą i modlą się. A byłem taki wzruszony postawą dwojga chyba dzieci. Ja robiłem adorację, to była chyba Wielka Sobota. A więc Pan Jezus był w grobie, tam takiej praktyki nie ma, wprowadzaliśmy ją. No i przynajmniej my, księża, żeśmy starali się zapewnić ciągłość adoracji. W momencie przyszły chyba dzieci, dwoje czy troje przyszły, jedno siadło, drugie się położyło, ale widziałem w tych ich postawach
taką zadumę, modlitwę, nie rozmawiały, po prostu były obecne przed Panem. Raz poszedłem sobie do kościoła przed obraz Jezusa Miłosiernego, odmówił o 15 koronkę. Sam poszedłem. Zobaczyły mnie dzieci, że wchodzę, podbiegły, takie umorzane, w obdartych ubrankach, poklękały wokół mnie, ręce poskładały i modliły się razem ze mną. Tak. Podobnie też w październiku mamy różaniec, dzieci przychodzą i starsi przychodzą i młodzież. Mamy przy kościele taką figurkę Matki Bożej i tam odmawiamy różaniec. A zatem można się wszędzie modlić. Ja nauczyłem się modlitwy w Polsce, w polskim kościele, w górach tu się modliłem, a teraz modlę się w lesie tropikalnym z moimi parafianami, z moimi wiernymi i tam ich prowadzę przez modlitwę do Pana Boga. A czego ksiądz się tam w Afryce, w Kamerunie nauczył, jeśli chodzi o modlitwę? Myślę, że przede wszystkim od tych ludzi czegoś, bo jeśli chodzi o samą formę modlitwy, to ja się jej nauczyłem tu w Polsce. Ale od ludzi nauczyłem się właśnie tego, żeby się nie spieszyć, że Panu Bogu trzeba dać czas, nie patrzeć na zegar. To jest takie już takie bardzo znane. Mówi się, że my tu w biali mamy zegarki, a Afrykańczycy mają czas. Ale to jest prawda, że rzeczywiście nie chodzi o to, żeby jakoś tak przedłużać sztucznie, ale żeby sobie pozwolić na bycie z Panem. Żeby nie patrzeć na Boga na zegarek, że trzeba iść, że jest Pan i jest spotkanie z Nim. Także to takiej cierpliwości i tego, żeby mieć czas dla Pana. Więc dajmy czas Panu. Takie chyba podsumowanie tej naszej rozmowy. I też prosimy księdza o błogosławieństwo dla nas i dla naszych widzów. Tak, więc wszystkim udzielam błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję. A my księdzu życzymy, aby Bóg dużo księdza błogosławił, skutecznie błogosławił księdzu, rozszerzał księdza granice, strzegł od złego, a ręka Boga była z księdzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję.